Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii z tej strony. Zanim przejdziemy do faktycznego materiału, najpierw chciałbym się do czegoś odnieść. Po moim pierwszym filmie z Sekiro zgodnie stwierdziliście, mianowicie osoby w komentarzach oraz streamerzy, że ja w ten tytuł gram za bardzo jak w Dark Soulsy. Za często robię uniki zamiast kontrować przeciwnika, zwłaszcza w przypadku potworów. I z tą tezą jak najbardziej się zgadzam, tylko pragnę tutaj wskazać powody, czemu tak jest. Oczywiście bardzo dużym tego powodem może być to, że przychodzę do Sekiro z Dark Souls 3, z Dark Souls 1 czy z Bloodborne'a, ale uważam, że problem też leży po stronie Sekiro. Przejdźmy od razu do konkretów. W grze występuje taki przeciwnik jak żyrafa. Atakuje on na tyle często, w takich małych interwałach, że musimy go kontrować, żeby z nim wygrać. No tylko, że właśnie ten typ posiada jakąś broń. Są to ostrza na palcach czy coś takiego. No i tutaj dochodzimy do mojego zarzutu. Mianowicie, w Sekiro nie dostaliśmy żadnego bossa, minibossa, który by wymuszał na nas robienie właśnie kontr, ale atakowałby on rękoma, na domiar złego. Pierwszym minibossem, którego dostajemy, jest Chained Ogre, który wymusza na nas to, żebyśmy robili uniki. Dodatkowo, jeśli to was nie przekonało do tej pory, to spójrzcie sobie na lokację, w której walczymy z ochroniarzem małpiarzem. Tam jest bardzo dużo drzew, które sugerują nam, że możemy właśnie unikać w ten sposób jego ciosów. Dlatego też myślę, że w pełni zrozumiałe powinno być to, że w momencie, w którym mierzę się z wielką małpą, to zakładałem, że powinienem tego unikać, a nie kontrować. Przy czym tak czy siak, dziękuję bardzo za uwagi, zaaplikowałem je do mojego gameplayu w ramach tej drugiej części, przynajmniej na tyle, ile byłem w stanie. Możemy więc na tej nocie przestać i przejść do mojej wielkiej przygody w Sekiro. Małpi Strażnik ponownie jest naszym następnym bossem, tylko że tutaj już w formie bezgłowej. Mimo że między sesjami nagraniowymi miałem lekką przerwę, to tak czy siak raczej zapamiętane miałem moveset właśnie tej małpy. No i gdyby sama walka w obu segmentach polegała właśnie na tym, że musimy pokonać małpę z mieczem, to raczej poszłoby mi bez problemu. Tylko że niestety, w ramach drugiego segmentu walki małpa przyzywa swoją kochankę. Dlatego też tym dwóm małpom udało się mnie pokonać czterokrotnie. No ale mimo wszystko jestem zadowolony z wyniku. Idąc dalej, postanowiłem utrudnić sobie troszkę ten tytuł. Mianowicie, widząc mój pasek postury i przede wszystkim pasek życia, stwierdziłem, że to jest na tyle komfortowy poziom, że powinien mi on wystarczyć do końca tytułu. Oczywiście w sytuacji, w której musimy pokonać jakiegoś minibossa, żeby po prostu przejść dalej, to będę to robić. Ale póki nie będę one-hitowany przez większość ciosów bossa, to dla mnie to jest na tyle komfortowy poziom, że mogę przy tym zostać. Następnym bossem była zdeprawowana mniszka. Boss dla mnie nie był jakoś super wymagający, zwłaszcza że się okazało, że ma pewną jedną wielką wadę. Mianowicie, bardzo boi się petard. Niemniej jednak wykorzystamy ten moment na przedstawienie wam moich przemyśleń. I to, co wam przedstawię, to nie tyczy się tylko i wyłącznie Sekiro, ale w zasadzie większości gier od From Software, ba. To się aplikuje do większości RPGów. Uważam, że czy to w Sekiro, czy w Dark Soulsach, więcej przedmiotów powinno działać jak estusy. Mianowicie, po odpoczynku przy ognisku, latarni, czy też wyrzeźbionym chłopaczku, jesteśmy w stanie użyć większości przedmiotów określoną ilość razy. W dodatku balansujemy to w taki sposób, żeby gracz nie był OP. Dodatkowo, w tym moim wyobrażeniu tego systemu, miejcie na uwadze to, że twórcy mogliby manipulować ilością slotów do szybkiego użycia. I czemu wychodzę z tą propozycją i czemu uważam, że ona ma sens? W ramach wszystkich gier od From Software, w które grałem, nie używałem w zasadzie przedmiotów. Czemu nie używałem? Bo zawsze z tyłu głowy miałem, że dany papierek, balonik, ziarenko czy cokolwiek może się przydać bardziej później. I tym oto sposobem kończyłem większość z tych tytułów, mając w ekwipunku jakąś setkę przedmiotów, które po pierwsze nigdy nie zostaną użyte, po drugie nawet w większości przypadków nie wiem, jak działają. I wiem, że starczy przeczytać opis, ale to, że na przykład mamy obrażenia od błyskawic na danym papierku czy czymkolwiek, nie sprawia, że wiem, jak błyskawice działają w ramach tego tytułu. Nie sprawia właśnie, że wiem, jak działa Elemental Damage w tym tytule. I dlatego uważam, że w momencie, w którym wprowadzilibyśmy system estusowy na właśnie tego typu papierki czy cokolwiek, to sprawiłoby, że o wiele większa liczba graczy decydowałaby się na właśnie użycie itemu. Oczywiście nie wykluczam, że nie widzę jakichś oczywistych minusów tego systemu, no ale dlatego zapraszam do dyskusji. W momencie, w którym w pracy przedstawiłem tą swoją propozycję na zarządzanie ekwipunkiem, to nie usłyszałem jakichś wielkich sprzeciwów. Dlatego też jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Idziemy dalej. Pokonując panią mniszkę, odblokowujemy miejsce, w którym znajduje się jakiś kamień. Podnosimy go i niby się nic nie dzieje, ale większość teleportów do zamku, w którym znajduje się Kuro,
czyli ten dzieciak, zostaje zablokowana. I tutaj uważam, że pod względem UI ktoś spierdolił sprawę, ponieważ ten teleport, jedyny dostępny teleport do zamku, jest niewidoczny w momencie, w którym wybieramy po prostu lokację do teleportu. Ja tutaj przyznam szczerze, nie wiedziałem co zrobić. Teleportowałem się do najbliższej lokacji, która wydawała mi się właśnie blisko tego zamku. Udałem się na pole bitwy, brama była zamknięta, więc pisałem w internet. W internecie nie było za wiele informacji, więc możliwe, że to był problem tylko po mojej stronie, możliwe, że ja jestem debilem. Ale koniec końców udało mi się zdobyć tą informację, gdzie powinienem się teleportować. To też zrobiłem. Okazuje się, że zamek jest pod oblężeniem. Pierwsze, co oczywiście zrobiłem, to udałem się na szczyt samego zamku, żeby ochronić dzieciaka. No i tutaj stoimy przed pewnym wyborem. Możemy kodeks szermierza, czy też shinobi interpretować na własny sposób, bądź też followować go właśnie krok po kroku. Ja jako, że słyszałem, że większa ilość bossów jest w momencie, w którym nie złamiemy kodeksu, to wybrałem właśnie tą opcję. Ale się pewnie ktoś wkurzył na mnie w tym momencie? Nie, no oczywiście, że wybrałem własną interpretację. W ten właśnie sposób rozpoczynamy walkę z Sową. I konkretnie ta walka jest jedną z moich ulubionych w całym tytule. Ponieważ Sowa, jako nasz stary, potrafi mniej więcej to co my. Gość używa Mikiri, petard, mniej więcej po prostu tego samego movesetu co my. I to co w zasadzie uważam, że jest zajebiste w tej walce i pewnie się aplikuje do większości walk, tylko po prostu do tej pory tego nie zauważyłem, to, w jaki sposób progresujemy tę walkę. Konkretnie. Jako, że na początku nie znamy movesetu, to gramy bezpiecznie. W większości się bronimy, czekamy na ciosy, musimy je poznać. Więc sama walka, w której tylko i wyłącznie kontrujemy na przykład, jest dosyć długa. Po pierwsze, no bo nasze kontrowanie nie za bardzo wychodzi. Po drugie, no bo nie zadajemy obrażeń, więc postura przeciwnika, Sowy, regeneruje się w dosyć szybki sposób. I jak wygląda progres w tej walce? No, z walki 8-minutowej na segment się robi walka minutowa na segment. Bo co my robimy? Co my robimy w ramach progresu? Atakujemy coraz bardziej agresywnie, coraz częściej, coraz bardziej czujemy każdy jeden opening, który Sowa ma, a ma ich niesamowicie dużo. Po prostu w ramach progresu tej walki to już nie jest tak, że my staramy się nadążyć za Sową, tylko to Sowa nie może nadążyć za nami. Po prostu od pewnego momentu w tej walce to my ją prowadzimy. I to jest przezajebiste uczucie, którego niestety nie doświadczyłem w ramach Soulsów, ale grając w Bloodborne'a, przechodząc go po raz trzeci, już jak najbardziej tak. Bo w Sekiro działa to na zasadzie, że widzimy, kto więcej ciosów wykonuje i w pewnym momencie jesteśmy to my. W Bloodborne'ie za to osiągaliśmy to uczucie, przynajmniej w moim wypadku, w momencie, w którym kontrowałem idealnie większość ciosów przeciwnika. W momencie, w którym stunowałem go, łamiąc mu po prostu kości i tak dalej. I no tak, właśnie chyba przez to w tym momencie w Sekiro mogę powiedzieć, że bawię się naprawdę dobrze. A skoro było tak pozytywnie, to żeby Sekiro się nie poczuło, to chciałbym coś skrytykować. Chodzi konkretnie o dwie mechaniki. Uważam po prostu, że gdyby ich nie było w tytule, to tytuł by sprawiał wrażenie bardziej dopracowanego. Bo mi konkretnie, a mówię tutaj o moim doświadczeniu jednak, nigdy się nie przydały. Pierwszą z nich są punkty losu czy coś takiego. W momencie, w którym umrzemy, to mamy procentową szansę, która maleje wraz z ilością śmierci, na to, żeby nie stracić hajsu oraz doświadczenia. I tutaj dosłownie nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której ta mechanika nam jakoś wielce pomoże. No bo to się chyba będzie aplikowało do większości z nas. Raczej tutaj ponosimy śmierci w momencie, w którym mierzymy się z jakimś bossem. A kiedy mierzymy się z bossem? No wtedy, kiedy wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. No wtedy, kiedy wydaliśmy wszystkie punkty umiejętności, które mieliśmy. Więc to, co możemy ewentualnie stracić, jest po prostu marginalne i nic nieznaczące. Zakładam, że ta mechanika wynika tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie ma tutaj podnoszenia dusz. Więc zamiast podnoszenia dusz, mamy coś takiego. A ja wolę podnoszenie dusz. Tak po prostu. Drugą mechaniką jest ponowne wskrzeszenie. Mianowicie, tak jak w poprzednim materiale zaznaczyłem, w momencie, w którym otrzymamy śmiertelne obrażenia, to jesteśmy w stanie powstać, wskrzesić się jeszcze na polu bitwy. No i to konkretnie jest super. Ale otrzymujemy również dwie bańki wskrzeszania, które już właśnie takie super nie są. Ponieważ w momencie, w którym użyliśmy pierwszej bańki, to nie jesteśmy w stanie użyć drugiej lub trzeciej. Chyba że przejdziemy do następnego segmentu bossa, bądź zabijemy mobki, które mamy na mapie. Jeżeli chodzi o mobki w lokacjach, to ja tam nie ginąłem za bardzo, więc to też nie było mi potrzebne. A na bossach uważam, że w momencie, w którym jesteśmy w stanie dojść do drugiej fazy, to raczej nie padniemy na pierwszej. A w fazie, w której mamy
faktycznie problem, to znowu mamy limit tylko i wyłącznie jednego wskrzeszenia. Nie twierdzę oczywiście, że nigdy w ramach mojego gameplayu nie użyłem tego, ale osobiście uważam, że ta mechanika służy do prześlizgiwania się przez bossy. Preferowałbym, żeby po prostu te dwie dodatkowe kulki zostały usunięte. Jedno wskrzeszenie naprawdę starczy. Po pokonaniu Sowy uratowaliśmy Kuro, poświęciliśmy jakiś kamulec i odblokowaliśmy przejście do następnego etapu. Na moście czekał na nas przeciwnik, którego już znaliśmy. Były to ponownie te małpy bez głowy. To znaczy ponownie była to mniszka, ale została zaatakowana przez tego samego pasożyta, który zaatakował te małpy. Sama walka uważam, że jest bardzo dobra i zginąłem tutaj sporą ilość razy. I możliwe, że macie dość już moich przemyśleń, ale mam tutaj dwa spostrzeżenia. Jedno, czym chciałbym się podzielić, to to, jak zacząłem kontrować przeciwników. Na samym początku wyglądało to w taki sposób, że w momencie, w którym przeciwnik wykonywał ruchy 1, 2, 3, to ja po prostu próbowałem wejść w to tempo właśnie przeciwnika, klikając po prostu 1, 2, 3. No i z czasem to się bardzo mocno zmieniło, bo tutaj, w momencie, w którym ja zapamiętuję rytmy po prostu większości ataków, to ja zaczynam wybijać już te rytmy w momencie, w którym jeszcze atak nadchodzi. Po prostu mi osobiście w ten sposób łatwiej jest wejść w tempo przeciwnika właśnie. Druga sprawa. I to chyba właśnie sprawia, że nie jestem w stanie patrzeć z tak wielkim podziwem, na jaki zasługuje ten system walki. Od początku do końca tego tytułu nie podoba mi się system, który informuje nas o tym, że przeciwnik zamierza zaatakować nas niezablokowalnym ciosem. Albo ciosem, który jesteśmy w stanie skontrować na dwa sposoby, albo Mikiri, albo skacząc. Rozumiem plusy z tego wynikające, ale mam solidne, mocne wrażenie, że utrudnia mi to rozgrywkę. I jak na przykład to konfrontowałem w pracy, to wszyscy twierdzili, że właśnie te kanji bardzo ułatwia sprawę. Ale mi osobiście właśnie utrudnia. I już wam tłumaczę czemu, przynajmniej to jak ja to widzę. W momencie, w którym zapamiętuję moveset wroga, to zwykle przypisuję sobie w głowie czy też w pamięci mięśniowej konkretną akcję do konkretnego ruchu. I nie ma tam w zasadzie sytuacji, że w momencie, w którym widzimy ten cios, to robimy to albo to. A w przypadku kanji na ekranie tak właśnie jest. Że w momencie, w którym je widzimy, to albo klikamy kółko, albo X-a. A co definiuje to, czy klikamy konkretnie kółko czy X-a? Tak czy siak animacja wroga. I to, co właśnie mi to utrudnia, to jest to, że mamy tutaj dodatkowe ogniwo w postaci tego, że widzimy kanji, potem animację i potem wykonujemy ruch, który jest przypisany do tej animacji. Bez tego pieprzonego UI elementu mielibyśmy po prostu zobaczenie animacji i właśnie wykonanie odpowiedniego ruchu. I niestety nie byłem w stanie tego zweryfikować, ponieważ w opcjach nie znalazłem właśnie opcji wyłączenia tego elementu UI. Więc tak ogólnie nie wykluczam, że to może być jakieś mylne wrażenie. I rozumiem też plusy wynikające z tego, że to kanji znajduje się na ekranie, bo niektóre ciosy, które są pchnięciami, nie wyglądają jak pchnięcia, bo to może być po prostu cios nogą. Ale tak podsumowując, niezależnie czy macie podobne odczucia do mnie, czy też absolutnie się ze mną nie zgadzacie, zresztą no tak jak mówiłem, ludzie w pracy się ze mną absolutnie nie zgodzili pod tym względem, to uważam, że to, co teraz powiem, jest niezaprzeczalne. W momencie, w którym mamy jakieś animacje wroga i musimy się posiłkować elementem UI, który mówi, że te konkretne animacje teraz nastąpią, to według mnie jest po prostu leniwe. Nawet jeśli zostało to zrobione z intencją, żeby gracze mieli prościej. Przechodząc dalej, już sam sobie pomyślałem, że skoro nasz stary przeżył ten zamach na nasz cały zamek, to znaczy, że w przeszłości będziemy mogli go spotkać. No nie, jednak to nie będzie takie proste, znaczy spotkamy go, ale musimy wykonać parę ruchów. Podsłuchujemy jedną rozmowę, potem drugą rozmowę, tam gadamy z lambadziarą i dzięki temu odblokowaliśmy ponownie nasze płonące ziemie. Po krótkiej walce z minibossem, tym samym zresztą co poprzednio, trafiamy do sali z ojcem. To jest walka, z którą męczyłem się najdłużej. To jest walka, która sprawiła, że zdechłem największą ilość razy. I to jest przede wszystkim walka, której po prostu nie lubię. Nie chodzi mi tutaj o moveset wroga, chociaż tutaj się troszkę zawiodłem, bo liczyłem na więcej zmian. Chodzi mi tutaj o przede wszystkim mapę, na której się poruszamy. Moveset wroga sprawia, że bardzo często, nawet jeśli zaczynamy na środku mapki, to lądujemy pod filarem. A co robi nasza kamera pod filarem? No się jebie. Nic kurwa nie widać. I trudno nie podchodzić mi do tego emocjonalnie, ponieważ to nie jest pierwsza walka, w której właśnie jakieś drzewo jest kurwa na naszym ekranie i nie widzimy ciosów przeciwnika. I gdyby tylko te filary działały w taki sposób, to ja bym nie miał nic przeciwko. Zjebana kamera od czasu do czasu zdarza się w każdej grze od From Software. Nie ma w tym nic aż tak okropnego. Nie zwracam na to uwagi.
ale przez jedno pierdolone zwierzę nie jestem w stanie do tej walki podejść w inny sposób niż ze świadomością, że deweloperzy umyślnie celowali w gracza, a nie w szermierza Sekiro. W drugiej fazie sowy sowa przyzywa sowę. I sowa wlatuje nam w kamerę. Nie kurwa przed oczy naszego szermierza, tylko w kamerę, tak żebyśmy my jako gracze nie widzieli. Możecie mi tutaj uwierzyć bądź nie. Ja się naprawdę niewiele irytuję na bossy w grach od From Software. Uważam, że wszystkie są fair, bo są dobrze zrobione, nie burzą czwartej ściany. Ale ze świadomością tego, że deweloperzy z jebaną kamerą czy pierdoloną sową w kamerze celowali we mnie, a nie w postać, którą gramy, to mi to strasznie burzy jakąkolwiek przyjemność, którą czerpałem z Sekiro, a stała ona naprawdę na wysokim poziomie. Ja pierwszy raz w ramach kręcenia tego challenge'u przez 2 godziny, w momencie, w którym męczyłem się z tą walką, ja po prostu krzyczałem na monitor, krzyczałem kurwa na tą grę, krzyczałem w niebogłosy, kurwiłem na siebie, na grę, na wszystko. I wiecie co? Zajebiście, że ta walka jest w tym tytule. Nie cierpię tej walki, nie lubię tej walki, nie chcę powtórzyć jej nigdy. Ale tak sumarycznie, to czego ja szukam w gamingu to emocji, nowych doświadczeń. A to jest gra single player, na którą kurwiłem przez 2 godziny. No to się nie zdarza. To się mi nie zdarzało. Więc ja się po prostu bardzo cieszę, że tego doświadczyłem. Nawet jeżeli to doświadczenie jest po prostu negatywne. Bo czego by nie mówić, za 10 lat, w momencie, w którym dostanę pytanie, czy grałem w Sekiro, oczywiście przy założeniu, że nie wrócę do tego tytułu, to wiecie, co ja będę pamiętać? Będę pamiętać 2 najlepsze bossy i będę pamiętać tą pierdoloną sowę, która zasłaniała mi ekran. I super! Nawet jeśli właśnie jest to skrajnie negatywne doświadczenie, to zajebiście, że tego doświadczyłem. Koniec końców udało mi się pokonać sowę, zostały nam jeszcze 3 bossy. Pierwszym bossem na naszej drodze jest pewien pajac. No niesamowitą mordę ma ten smok. I występuje on w wielu sztukach. W momencie, w którym pokonamy już wszystkie smoki 1,79 m, to wreszcie pojawia się smok 1,80 m. Mimo, że jest to tylko gimmick boss, to jest bardzo przyjemne. To po pierwsze, po drugie, wizualnie ta walka wygląda naprawdę fajnie. Więc po bezproblemowym pokonaniu właśnie tego bossa, udajemy się dalej. Wracamy na zamek. Lambadziara uświadamia nas, że ten mały przykurcz, Kuro, z którym męczymy się przez większość tytułu, żeby uciec przed wielką bitwą, użył sekretnego przejścia, do którego otrzymaliśmy klucz. Po drodze przyjdzie nam jednak pokonać bossa. Jest to demon nienawiści. I tak się składa, że ten demon nienawiści to jest tak naprawdę ten żul z Firelink Shrine. Dodatkowo usłyszałem też teorię, że tym żulem z Firelink Shrine jest Sekiro. Tylko, że z przyszłości. Z przyszłości, w której wybraliśmy złe zakończenie. A jako, że właśnie tamten Sekiro otrzymał złe zakończenie, to ze złości stał się demonem nienawiści. Spróbowałem z nim walczyć, ale się okazuje, że przy kontrach tak czy siak otrzymuje obrażenia. Żeby nie otrzymywać obrażeń, powinienem mieć jakiś kapelusz. Ja nie miałem żadnego. Dlatego też tutaj na ratunek przyszedł mi znajomy. Powiedział mi, że jest opcja, żeby zrzucić tego demona. A jako, że wszystkie bossy pokonałem normalnie, to czemu by jednego nie zcheezować? No to właśnie to zrobiłem. Zrzuciłem drania w pustkę. Po tym jak to zrobiliśmy, mogliśmy się udać na końcową walkę. I tutaj najpierw ponownie musimy zmierzyć się z Genichiro. Tylko, że teraz to definitywnie my jesteśmy lepszym szermierzem. Padł on bez problemu. I tutaj zupełnie nowego znaczenia nabierają słowa dziadek we mnie wszedł. Bo z Genichiro dziadek wyszedł. W ten też sposób poznajemy właśnie końcowego bossa. Jest to Ishin. I jednocześnie jest to moja ulubiona walka w tej grze. Po pierwsze, właśnie przez takie doświadczenia, jakie miałem z sową, to łatwiej jest docenić takiego Ishina, który po prostu został wykonany przegenialnie. Po drugie, wszystkie jego animacje są po prostu przepiękne. Tutaj po raz pierwszy w tym tytule czujemy, że mamy do czynienia z mistrzem miecza. Tutaj nie ma żadnych zbędnych ruchów. Tutaj po prostu czuć, że mamy do czynienia z kimś, kto ogarnia co robi. Dodatkowo, na pierwszy rzut oka jest to relatywnie długa walka. No typ ma 4 paski życia. Na początku musimy pokonać Genichiro, to jest pierwszy pasek, a potem 3 fazy tego dziaduszka. I tak jak gadałem ze znajomym, to stwierdził on, że jest to bardzo długa walka. I w pewnym momencie to sprawiło, że się poddał. Wróci do tego tytułu, mam nadzieję. A co do mojego doświadczenia?
Ja uważam, że walka jest bardzo krótka, bo z typem nie będziemy się pierdzielić. Do niego musimy podejść jak ktoś równy mu. Dlatego też w wielu przypadkach on prowadzi walkę, ale my nie możemy mu być dłużni. Również musimy napierać. I to właśnie w ten sposób udało mi się go pokonać relatywnie szybko. Jeszcze to sobie policzę, ale zakładam, że zajęło mi to około 15 prób. I szczerze mówiąc, byłem bardzo smutny, że to zrobiłem. Bo ja tutaj czułem to, co mniej więcej czułem przy Gaelu. Oczywiście Gael jest wyżej, ale tutaj się jarałem. Jarałem się każdym jednym pojedynkiem z tym typem. Dodatkowo mam na względzie to, że jeden z moich znajomych powiedział mi, że właśnie na Ishinie spędził 8 pierdzielonych godzin, zanim go pokonał. Nawet nie wiecie, jak bardzo ja bym chciał przeżyć coś takiego. No ale przeżyłem to. Przeżyłem te moje 15 razy, które były wspaniałe. I po właśnie tych mniej więcej 15 razach, no bo tak jak mówiłem, jeszcze tego nie liczyłem, dostaliśmy zakończenie tego tytułu. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że wydźwięk mojego pierwszego materiału nie był za bardzo pozytywny. Ale właśnie przez to dla mnie tak ważne jest robienie dwóch części w ramach każdej gry od From Software. To, że właśnie sobie podzieliłem to Sekiro, to mi dało dostatecznie dużo czasu na diagnozę wszystkich problemów, które mam z tym tytułem. I w momencie, w którym doszedłem do odpowiednich wniosków, to byłem w stanie sobie zadać odpowiednie pytanie. Czy przeszkadzają mi te rzeczy tak bardzo? I muszę wam powiedzieć, że w większości przypadków nie. Dlatego też przy Sekiro, zwłaszcza w tym drugim etapie, bawiłem się bardzo dobrze. Raczej nigdy nie będzie to mój ulubiony tytuł od From Software, ale jest naprawdę dobrą grą. Przede wszystkim tutaj nie ma takiego bossa, czy też bossów, które by się wyróżniały jakoś super negatywnie. Wiadomo, moje doświadczenia z Sową nie były takie rewelacyjne, no ale trudno mi utożsamiać z tym typem jakieś super negatywne emocje w momencie, w którym doświadczyłem czegoś po raz pierwszy. I nawet jeżeli wrzucimy tego bossa do właśnie worka z bossami, które są słabe, to mamy tutaj jednego bossa, który jest słabszy. Cała reszta jest super. I przez to też uważam, że Sekiro jest najrówniejszym tytułem od From Software. Równocześnie uważam, że jest to najtrudniejszy tytuł od From Software. Totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że na każdym jednym bossie, nie licząc gimików, ktoś byłby w stanie tam utknąć, bo większość tych bossów jest po prostu piekielnie trudna. I bardzo dobrze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Sekiro. Przejdźmy do mojego trzeciego przejścia Bloodborne'a. Tworząc postać, zdecydowałem się w zasadzie na to samo co zawsze. Ale za to wybrałem broń, którą jest piła jednoręczna. I szczerze, jeżeli to jest jedna z tych broni, która jest najlepsza w grze i przez to mi idzie tak łatwo, no nie zdziwiłbym się absolutnie, bo jest to chyba moja ulubiona broń na ten moment. Bardzo fajne, bardzo szybkie ataki, szybko przebiegłem przez ten tytuł, 2 godziny mi to jakoś zajęło. Dotarłem do zbierania pępowin i tym razem zjadłem je. Germana pokonałem ponownie, tym razem z pewnymi trudnościami, no bo kończąc tą walkę miałem po prostu bardzo mało itemów, które mi healują. Dlatego też wywaliłem się na Moon Presence. W drugim jednak podejściu było trochę inaczej, ponieważ jest to duży stwór z jeszcze większymi openingami. I tutaj chciałbym na coś zwrócić uwagę. Uważam, że przezajebistym atakiem tego potwora jest zmniejszenie nam HP-ków w zasadzie do zera, ale pozostawienie możliwości wyhealowania się uderzając w niego. Jest to fajne, kreatywne rozwiązanie polegające na mechanikach, które mamy w tym tytule. No ale właśnie, mimo wszystko Moon Presence no nie jest jakimś trudnym bossem. Za drugim razem poległ. I w ten oto sposób wreszcie odbębniłem Bloodborne'a. I jakkolwiek ja się przy tej grze bardzo dobrze bawiłem, za każdym w zasadzie razem, to nie chciałoby mi się go już przechodzić 4 raz. I kilka słów na podsumowanie. W ramach serii challenge'owej doświadczyłem bardzo wielu naprawdę dobrych tytułów i przede wszystkim bardzo wiele fajnych walk. I teraz w przeciwieństwie do tych dobrych tytułów chciałbym się wziąć za jakieś gówno. Uważam, że wiecie, w momencie, w którym zobaczę, jak źle może być, to bardziej docenię to, co może zostać wykonane dobrze i co jest wykonane dobrze w ramach Bloodborne'a, Sekiro, Dark Soulsów 3 czy 1. Dlatego też mam 2 propozycje w ramach następnej gry z tej serii. Albo weźmiemy się za Lords of the Fallen i tutaj nie wiem czy 1 czy 2. Albo weźmiemy się po prostu za Dark Souls 2. Tam wiem, że są zdania podzielone i wiem, że potrzeba troszkę czasu, żeby ta gra kliknęła. Dlatego też jestem otwarty na propozycje. To było gniazdo nostalgii, bawiłem się bardzo dobrze, liczę, że wy też. Do zobaczenia.